nie będę czekać. Nie będę czekać 30 czy 40 lat, zanim po prostu moje prace w tym albo jeszcze w innym miejscu, no tak szczytnym, zawieszą, prawda? Chcę żyć z tego tu i teraz. Tak naprawdę było to takie, znaczy dość spontaniczne. Byłem wcześniej, zaobserwowałem miejsce, gdzie mogłem tego dokonać. Zrobiłem zdjęcia, patrzyłem grafikę i wybrałem to miejsce najbezpieczniejsze tak naprawdę. I wyczułem moment uśpienie kobiety, którą pilnowałem. Drugą dobę w technikum numer 4 w Bytomiu trwa strajk okupacyjny. Ponad 100 osób, uczniowie, rodzice i nauczyciele protestują przeciwko planom likwidacji placówki. Dziś o dalszym jej losie zdecydują miejscy radni. Przemysław Adamski zajmuje się tą sprawą. Przemku, radni będą decydować, ale to raczej nie będzie spokojna sesja. Mamy problemy techniczne. Spróbujemy się z Przemkiem połączyć raz jeszcze. Policja rozprawia się z niesolidnymi czytelnikami, nawet jeśli to 5-letnia dziewczynka. Pewna amerykańska biblioteka postanowiła skończyć z wysyłaniem upomnień pocztą. Wytacza najcięższe działa. Hailey Benoit z miejscowości Charlton w stanie Massachusetts ma 5 lat i lubi chodzić ze swoją mamą do biblioteki. A właściwie lubiła, bo teraz czytanie książek nie będzie jej się raczej dobrze kojarzyć. Do jej drzwi zapukał sierżant Dan Dowd. Policjant został wysłany przez bibliotekę, bo dziewczynka przez kilka miesięcy nie oddawała dwóch książek. Na widok funkcjonariusza przestraszona Hailey rozpłakała się i zapytała mamę, czy ten pan przyszedł ją aresztować. Nawet sam policjant przyznał, że było mu niezręcznie. Uważa, że biblioteka powinna znaleźć inny sposób, na przykład wysłać zawiadomienie przed wizytą mundurowego. Mama Hailey oddała wszystkie wypożyczone książki i zapłaciła karę. Chińczycy znów mają powód do dumy. W niewielkim miasteczku na południowym zachodzie kraju kura zniosła najmniejsze jajko na świecie. Jajko jest wielkości jednocentówki i waży 2,5 grama. Najmniejsze dotychczas jajko świata było o gram cięższe. Właściciel kurnika mówi, że małe jaja jego kury znosiły już wcześniej, ale teraz przeszły same siebie. I jeszcze raz wróćmy do służby zdrowia. Sytuacja w polskiej służbie zdrowia, zwłaszcza na początku roku, przypomina front wojenny, a na froncie najlepszym rozwiązaniem problemów medycznych jest szpital polowy. Takim luksusem mogą pochwalić się pacjenci jednej z łódzkich przychodni, której wygląd przypomina scenerię kultowego serialu komediowego MASH. Przed wejściem do przychodni działko lotnicze kaliber 37 mm, ale pacjentów to nie odstrasza. W środku czeka więcej gadżetów. O wojenny anturaż zadbał szef kliniki, lekarz wojskowy z 30-letnim doświadczeniem w armii, dr Włodzimierz Łuczyński. Według niego taki wystrój pomaga w realizacji misji medycznej. Ta realizacja polega właśnie na żartach, na przymrużeniu oka, na tym, żeby czasem obejść przepisy, które wiążą ręce. Podobnie jak w serialu MASH, żarty nie dotyczą problemów pacjentów. Inaczej przychodnia musiałaby zmienić nazwę na MASH Ci Los. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych dziś, wcześniej marszałek Sejmu, jeszcze wcześniej szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji, wtedy już dziś jest bez administracji. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobry wieczór panu, dobrze szukam państwu.